Siema siema, witam was w nowej serii Palworld, możecie znać tę grę z naszego polskiego Pokémony z karabinami, w ostatnim odcinku prosiłam was o podawanie gier, ale nie ma komentarzy, więc sama wybrałam. Liście musicie po prostu zasubskrybować kanał z racji tego, że mam mało subów, jest większe prawdopodobieństwo, że na tej liście się znajdziecie. Proste, subujesz na liście, na początku filmu się znajdujesz, a my skupmy się na tworzeniu postaci, bo trzeba jakoś wyglądać. Coś mi nie pasuje w tym ciele. Na razie niech tak zostanie, a my przechodzimy do kolejnego elementu wyglądu, zrobimy jej twarz. Że będziemy musieli najpierw siekierę zrobić, a tu taka niespodzianka, dobrze, mniej wysiłku. Mamy potrzebne materiały, to róbmy ten stół. Clefairy, to ty? Oj, uciekł. Bierzmy się do roboty, stół się sam nie zrobi.
ważniejszej rzeczy niż siekiera, ech, ale dobra, może jak pójdziemy dalej, to uda nam się więcej drewna zebrać, chodzi mi o te gałązki, co leżą na ziemi, bo tutaj w okolicy już pozbierałam, co się dało. A co to za niebieski magiczny kamyczek? Dostajemy fragment paldium, okej, na bank się na coś przyda. Widzę skrzynię, jak ja ją otwieram. Kurde no, potrzebujemy klucza, a skąd go wziąć? Wrócimy do tej skrzyneczki później. Ale będzie rosół z kurczaka mam, dej jeszcze jajo i będę ustawiona do rana, a potem się pomyśli. Co to za wielkolud? Ja go chcę jako Pokemona, jak go złapać? A co to za zbieg okoliczności? Pogbol jest obok, to znak, że muszę go mieć. Proszę, złap się, to mój jedyny. A, wyskoczył, spadam stąd, bo będzie mnie atakował. Goni mnie, miałam nadzieję, że kurczak mnie obroni, ale nie, hech, jak nas dobije, to tracimy wszystkie przedmioty, ale nie martwcie się, one będą w plecaku w miejscu, w którym walnęliście zgona i można się tam zrespić i zebrać utracone rzeczy. Wracamy po nasze rzeczy, jeśli nie pamiętacie, to fajnie jest plecaczek oznaczony i łatwo go możemy znaleźć, gorzej jak poszliście daleko i musicie iść długo, dlatego uważajcie w tym świecie. Ruszamy w świat, musimy znaleźć miejscówkę, gdzie zbudujemy nasz pierwszy dom. Gdzieś zabłądziłam, ale znalazłam podróg, Eevee, więc sobie w końcu złapiemy jakiegoś Pokemona i może nam się uda. Oż ty wstrętny lisie, ja nie odpuszczę. Złapał się, nie wierzę, jest 100%, udało się, mamy pierwszego Pokemona. Opatrzcie, to teraz znajdźmy to nasze miejsce na ziemi. Ale trochę się boję, bo jest ciemno i nie będą nas atakowały potwory? Zrobimy tak, że wrócę teraz tam, gdzie jest stół i poczekamy do rana, tak będzie najbezpieczniej. Mamy taką zakładkę jak technologia i tam za zebrane punkty nie wiem jak się je zdobywa, ale pewnie mają na to wpływ zdobywanie poziomów i wytwarzanie, tak mi się wydaje, i odblokowałam łóżko, ale nie wiem jak je zbudować. Dostrzegam plusy ognistych palsów, bo dzięki ich wytwarzanemu ogniowi mamy trochę większą widoczność, gdy jest ciemno. Mamy też takie coś jak Pokédex, tylko że tutaj nazywa się on Paldek, ale działa na takiej samej zasadzie, czyli pokazuje nam jakie palsy złapaliśmy. Wkurza mnie to, że nie mogę tego łóżka zrobić, ale okej, może później, pewnie jest gdzieś ukryte, a ja nie widzę tego, pierwsza noc zawsze musi być trudna. Mamy już rano, przygotujmy się na wyprawę, bo kto wie, a może będzie jakiś Pokémon do złapania, i zaraz ruszamy. Dobra, tutaj zrobimy sobie dom, i już wiem jak zrobić łóżko, ale po kolei najpierw trzeba mieć mieszkanie, żeby postawić w nim łóżko. Najpierw małe, bo mamy mało zasobów i potrzebuję je mieć, aby przetrwać noc. Z kolejnymi etapami będziemy je rozbudowywać albo zrobimy nowe gdzieś indziej. Nie wiem jak wstawić dach, może w środku.
Najważniejsze jest łóżko, wstawiamy. Nie gadajcie, że mamy za małe mieszkanie, żeby je postawić. 20 sekund trwa wytwarzanie, można skrócić ten czas, jak dostajemy punkty atrybutów i tam mamy do ulepszenia właśnie ten czas, wagę, aby zwiększyć ilość przechowywanych przedmiotów, siłę, zdrowie i tym podobne. Jeszcze palboxa zrobimy, bo już denerwuje mnie. Można tutaj ulepszać palsy, to zostawię na inny odcinek. Login, zrumy palenisko, bo wytworzymy jedzonko i inne rzeczy, a przy okazji można się przy nim ogrzać, tlajko, żeby mi chata nie spłonęła. To teraz czas coś ugotować, mamy jakieś szaszłyki z kurczaka, może być ważne, aby coś przekąsić, na razie wybredna nie jestem, bo na początku robimy z tego co mamy, później sobie urozmaicimy życko. O nie panie kurczaku, ja nic z pana kolegi nie robię, proszę nie wzywać stada i mnie nie atakować. Obraził się, hech, kolacyjka zrobiona, to jemy i idziemy w spanko. No ale nie mogę dachu wstawić, ale może teraz spróbujemy i się uda. O, było coś, tylko muszę to tak złapać, aby pokryło całe pomieszczenie. Dobranoc widzowie, skończył się dzień, więc kończymy odcinek, jeśli chcecie kolejny to zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, wtedy wiem, że wam się podoba, przypominam o proponowaniu gier na kolejne serie w komentarzach i widzimy się niedługo, dzięki za oglądanie, narka.